zdrowia. Za autobusem Arabów zdradziła go. Tak śpiewało kombi w latach 80. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No tak mnie zastanowił film, oglądałem niedawno filmik Pazury. No i tytuł był taki mniej więcej, ile zarabiałem, czyli ile on zarabiał w PRL-u. No i właśnie mówił, że zarabiał tam 9 dolarów na miesiąc jako aktor w Teatrze Ochota. No i to faktycznie w tym socjalizmie, w tych czasach 80., przed stanem wojennym, po stanie wojennym, przed Magdalenką, te ceny, czy te pensje były dosyć dziwaczne. No i tak się właśnie zastanawiałem o tym autobusie Arabów. Dlaczego zdradziła go? No poszła na pieniądze, tak jak Pazura mówił, że zarabiał 9 dolarów, no to ona też z tymi Palestyńczykami po prostu poszła na łatwiznę i zarobiła tam kilkanaście dolarów, a ich było na to stać. Socjalizm w Ameryce, socjalizm w Polsce pomagał tym Palestyńczykom, to lata były 70-80. Oni nieustannie walczyli, były te wojny arabsko-żydowskie, te siedmiodniowe, 68 rok i tak dalej, i tak dalej. No i ci Palestyńczycy nieustannie zwalczali Izrael. No i tak się dzieje do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego mieszkają w tych namiotach, ciągle się walczą z tym Izraelem, strzelają tymi rakietami, no ale młodzi Palestyńczycy widzą, że po prostu nic się nie dzieje. Drugie, trzecie pokolenie rośnie w tych namiotach, sfrustrowane, wściekłe. Trump teraz w zasadzie, no Jerozolima to jest oficjalna stolica Izraela, Tel Awiw to jest tylko taka gospodarcza czy finansowa stolica, także ambasady tradycyjnie, no to są w krajach w stolicy. W Izraelu to jest akurat w ten sposób, że ten Izrael jako Jerozolima to miał troszeczkę pogmatwane historie, no i ludzie się przestraszyli i nie chcieli tych ambasad otwierać tam, no bo Arabi mieli coś do powiedzenia. No a teraz Trump w zasadzie przeniósł ambasadę z Tel Awiwu do Jeruzalem, no ale Kongres amerykański, no to powiedział o tym już chyba 25-30 lat temu, że ambasada ma być w Jerozolimie, no ale to ani Bush nie robili, ani jeden, drugi, ani Obama nie zrobił, ani Clinton nie zrobił za pierwszym czy za drugim razem, także ta ambasada nigdy nie była przesunięta, chociaż Kongres powiedział, że ma być przesunięta 30 lat temu. No i teraz młodzi Palestyńczycy widzą, że dyplomatycznie, ekonomicznie, wojskowo Izrael to nigdy jeszcze tak silny nie był jak teraz, a Palestyńczycy widzą, że są w najgorszej sytuacji, jaka możemy być. Hamas sam w sobie, no to w zasadzie to on jedynie co robi, to tylko albo strzela te rakiety, tam ze dwa tygodnie temu to chyba wystrzelił 600 rakiet w ciągu jednego soboty i niedzieli, to są straszne ilości rakiet. No to nie są skomplikowane rakiety, bo oni biorą jakąś taką rurę hydrauliczną tam ze 2-3 cale, kładą to na jakiejś takiej szynie, naładują to z saletrą czy innymi fajerwerkami i po prostu strzelają. No ale mimo wszystko wystrzelić 600 takich rakiet na terytorium sąsiada odległego tam o kilometr, 2 czy 3, no bo to więcej nie lata, no to jest po prostu duża praca. To po prostu naprawdę trzeba się napracować, żeby coś takiego robić. No a później ten Hamas błaga, żeby Izrael im pozwolił przywieźć, powiedzmy, jedzenie do Gazy, do strefy Gazy. Tak samo ten rząd Palestinian Authority, no to też ciągle tam są jedne wielkie afery o korupcji, o przekupstwie, jedno wielkie bagno, no i oni ciągle starają się zwalczyć Izrael.
Młodzi ludzie, no już nie mogą w zasadzie słuchać tych starszych Palestyńczyków, którzy nieustannie walczą i żądają tego dwóch krajów, powiedzmy, Palestyny i Izraela, no bo oni w sumie mieszkają pomiędzy rzeką Jordanem a Morzem Śródziemnomorskim. No i jak się patrzy się na to, no to są dosyć bardzo zdesperowani. No ci młodzi ludzie są zdesperowani. I jeżeli Palestyńczycy by się zdecydowali zapomnieć o dwóch krajach, o dwóch stanach, powiedzmy, no to by zaczęli brać udział w zasadzie w polityce Izraela. No bo na razie Izrael, także Bank Zachodni, tak samo jak strefa Gazy, no to jest pod kontrolą Izraela. No można powiedzieć, że to jest dosyć kontrowersyjne, dlaczego jest pod kontrolą i jak to się stało. No ale jest pod kontrolą, były takie, powiedzmy, zdarzenia wojskowo-historyczne. No i ci Palestyńczycy tam mieszkają, są pod władzą Izraela, ale nic w zasadzie jako obywatele czy jako ludzie nie mają nic do powiedzenia. Także część z nich to się wścieka, że mówią, że to jest tak samo jak w Afryce Południowej, gdzie w Afryce Południowej była ta główna, ta biała strefa, a wszystkie te plemiona murzyńskie były gdzieś dalej i ci murzyni w tych innych rejonach nie mieli nic do powiedzenia politycznie na temat tych rejonów, gdzie mieszkali biali. No i w zasadzie, no dzisiaj południowa Afryka, no to jest jeden wielki bałagan. Mandela doprowadził do ruiny ten kraj, no ale to pomimo wszystko Palestyńczycy ciągle myślą, że to jest jakiś taki apartheid, czyli rozdzielenie ludności, no i zaczynają myśleć, że dobrze by było dla nich samych, jeżeli oni by zaczęli być obywatelami albo co najmniej wyborcami w ramach regionów Izraela. No jest to ciekawe, no bo w Ameryce dużo właśnie muzułmanów przyjechało, między innymi Ilhan Omar przyjechała z Somalii, córka komunistów. No i w Ameryce nienawidzi Ameryki, a doszła do władzy. Także to jest przerażające, jak jedno pokolenie może po prostu wejść i rozpierniczyć od środka. No i teraz Palestyńczycy zaczynają myśleć, że oni nie mają co walczyć już, bo to już 50, 60, 70 lat walczą, te rakiety ciągle strzelają. Oni dochodzą do wniosku, że to trzeba po prostu wejść w te środowisko żydowskie, no i przejąć to wszystko. No i faktycznie jest możliwe, że po prostu te nowe pokolenie, no to przejmie tak jak zboczeńcy przejmują wszystkie bardzo dużo najróżniejszych urzędów. Teraz no, w Chicago lesbijka, taka murzynka stara, przyszła reperować całe Chicago. No, nie wiadomo, dlaczego tych zboczeńców tak wybierają, kto prowadzi te kampanie, kto ich wybiera, no, ale z jakiegoś powodu społeczeństwo ma jakiegoś smaka właśnie na tych ludzi bez dzieci, ludzi no troszeczkę innych od normy, tak? No jest to odchylenie, jest to zboczenie, no ale oni żyją, oni pracują, oni działają, politycznie coś tam robią, no i ludzie ich wybierają w ramach demokratycznych wyborów i całego procesu. Jeżeli Palestyńczycy przestaną walczyć z tym, żeby był jeden no bo oni ciągle w zasadzie to tłumaczyli, że Izrael trzeba zniszczyć i jeżeli ma być, to ma być tylko palestyński kraj czy stan. No ale ci młodzi widzą, że jednak w tym strefie Gazy i ten
West Bank, czyli zachodnie wybrzeże, no to jednak administracja jest dużo lepsza. No ogólnie ludziom się żyje lepiej w tym Izraelu pod tymi rządami tych Żydów niż pod Arabów. Także oni by też by chcieli troszeczkę, żeby był większy porządek, żeby te drogi były uporządkowane, żeby te śmieci były zbierane, żeby ścieki działały i tak dalej, i tak dalej. Także no chcą wejść w politykę izraelską. No i ten cały taki mit tej nieustannej walki, no to ciągle ci młodzi rosną, są przekonani, że muszą walczyć. Jeżeli nie walczą, no to są słabi. No to Izraelczycy też ciągle słuchają, że tamci chcą ciągle walczyć i będą walczyć. No i tak to się wszystko zazębia, że jest nieustannie stan półwojenny i ci ludzie w zasadzie nigdy się jakoś nie wchodzą w skład tego kraju. No w Ameryce też jest troszeczkę podobnie właśnie, że ludzie tutaj, kiedyś to był taki melting pot, to tłumaczyli, że po prostu trzeba przyjechać i się roztopić jak ołów i się po prostu wymieszać jak metal. I niezależnie gdzie kto się tam urodził, no to ta Ameryka z tą konstytucją, z tym językiem angielskim, z tym Washingtonem i tak dalej, no to ma być coś wspólnego. Teraz ostatnie 40 lat ten marksizm kulturowy doprowadził do tego, że po prostu rozdzielają na grupki, które krzyczą. No i nie ma tego zmieszania, nie ma tego amalgamatu. Był w Niemczech Konrad Adenauer, no to on w zasadzie powiedział tak, no przegrała, Niemcy przegrały, wywołały wojnę, walczyliśmy, zniszczyliśmy dużo naokoło, zniszczyliśmy Europę, zniszczyliśmy Rosję, wschodnią, zachodnią Europę i tak dalej, no i Ameryka przyszła i powiedziała, że w zasadzie odbuduje ich, dała im ten plan Marshalla, ciężkie pieniądze podatnik amerykański wpompował w Niemcy zachodnie tylko, no bo wschodnie to nie wzięły pomocy Marshalla, no bo Stalin nie pozwolił, tak samo jak i nie pozwolił wziąć Polsce z planu Marshalla. No była ciocia UNRWA, no to Amerykanie przysyłali różną pomoc żywnościową, ale nie odbudowę gospodarczą. No Rusi nie za bardzo pomogli, no bo jak przesunęli Polskę na zachód o 300 kilometrów, rozszabrowali całe te zachodnie ziemie poniemieckie, no to tam nic nie było. Przesunęli miliony ludzi. No i nie pozwolili w Ameryce, żeby pomagała tym planem Marshalla, no ale Niemcy zachodnie, Konrad Adenauer poddał się. No on się nie poddał, ale on się zgodził z tym, że z totalną kapitulacją. No i Niemcy zachodnie jakoś postawiły na nogi do tego stopnia, że tam w 89 roku, kiedy ten kiedy mur berliński runął i te wschodnie i zachodnie Niemcy się połączyły, no to jednak te Niemcy zachodnie były ekonomicznie dużo, dużo lepszej sytuacji. No wiadomo, że jako ten marksistowski zachód bogaty troszeczkę się zdegenerował, no ale jednak Ameryka im pomogła. No środkowy wschód, no to jednak nie jest taki optymistyczny na dzień dzisiejszy. No tam jest nieustannie ciągle walka, te wszystkie kraje, te stany arabskie, te kraje arabskie, ciągle Iran je tam ściga, ale Palestyńczycy zaczynają rozumieć, że możliwe, że z tym Izraelem muszą troszeczkę bardziej przyjacielsko zacząć się zachowywać. Także ci młodzi ludzie przypuszczalnie zmienią przyszłość i Izraela,
i Arabów, i Palestyńczyków. I wygląda na to, że oni po prostu przestaną walczyć. No i albo zostaną dobrymi obywatelami Izraela, albo bardziej prawdopodobne po prostu przejmą Izrael jako pokojowo, tak jak Francja jest przejmowana pokojowo, można powiedzieć. Niemcy są przejmowane pokojowo. No i naiwnością i idiotyzmem Francji i Niemiec oczywiście, no ale są wypychani. To jest po prostu, to jest wypychanie tej poprzedniej grupy społeczeństwa. No i wygląda na to, że Żydów też Arabii wypchną. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek do subskrypcji. Można nacisnąć. Dzwoneczek jest dzyń-dzyń na codzienne informacje, zawiadomienia o filmikach. Piszcie komentarze, piszcie swoje opinie, zadawajcie pytania. Rozsyłajcie, gdzie możecie, na wykopy, na Facebooki i tak dalej. I do następnego.